Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Gościmy dzisiaj u Przemysława Jędrzejczaka, oddział Świebodzin, który w tym roku został wicemistrzem okręgu kategorii A w lotach gołębi dorosłych. Jesteśmy właśnie w przedziale, gdzie znajdują się te gołębie, które pozwoliły mu na zdobycie tego tytułu. Przypomnę, że wicemistrz okręgu kategorii A, Przemek, jak zawsze opowiadał nam, chciałby się specjalizować i specjalizuje się w sprincie, bo to go jara i tu czuje się dobry, tak? Jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe, to też będziemy mieli przyjemność, pokażemy kilka tych gołąbków, ale na razie rozpoczniemy właśnie od prezentacji tej gołębi, które pozwoliły na zdobycie właśnie tego tytułu drugiego w kategorii A w okręgu. Także witam wszystkich serdecznie, hodowców, hodowczynie. No tak jak tutaj widać, w tym przedziale znajduje się niewielka ilość gołębi. Jest tutaj dokładnie 24 samiczki, które są przeznaczone na sezon 2021. W tym roku było ich o dwie mniej, 22 sztuki. Tak, tylko ja tylko powiem, że Przemek specjalizuje się właśnie tutaj w tym sprincie, ale lata tylko samiczkami, tak? Tak, znaczy no wybrałem taką metodę, lubię klasyczne wdowieństwo. Raz, że wymaga to mniej pracy, jest jeden oblot. Wiadomo, że przy totalu trzeba poświęcać więcej czasu. Dlatego hodowcy, ci co kręcą reportaże i mówią, że nie mają czasu, a mają po 150 gołębi, lotują totalem, no to trochę im się dziwię, ale no mówię, każdy ma jakąś tam swoją ideę na hodowlę. Moja idea jest taka, komuś to się może podobać lub nie, ja tam też nikogo nie neguję. Jeżeli ktoś obrał taką drogę i sprawia mu to przyjemność, no to niech tak zostanie. No ja poszedłem w kierunku samiczek, chcę się tym specjalizować, mocno to selekcjonować, latać do 600 km, a resztę też wyjechać z rodziną na wakacje i odpocząć trochę. Nie muszę latać całego programu i latać nie będę, i dlatego mówię, to jest moja idea na hodowlę, komuś się to może podobać lub nie, no ja się będę tak specjalizował i w tym systemie lotował i na pewno teraz... I też nie będziemy miał dużo gołębi, tak? Bo jak widzicie, to 20 parę gołąbków do lotu i można sobie super wynik wylatać w tej kategorii, w której chcesz. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak Sławku mówisz. No, ja mówię, no ja obrałem taką drogę, chciałbym tutaj pokazać kilka takich moich czołowych samic. Właśnie, powiedz nam, z jakich gołębi one pochodzą? Znaczy, powiem w ten sposób, no tu są dwie linie gołębi, są tutaj gołębie Henry Mentena i Rogera Engelena i to jest po prostu na siebie krzyżowane. No tutaj na przykład chciałbym przedstawić samiczkę 12624, 869 w kategorii A. No jest to moja najlepsza samica obecnie. Na gołębniku wywodzi się, jest to wnuczka De Foruyt. Chciałbym tylko wspomnieć, że De Foruyt, czyli jej dziadek, był trzecim asem Belgii KBDB Schnellheit Junge Dive w 2014 roku. Był też gołębiem olimpijskim w kategorii F w 2015 roku w Budapeszcie. Mogę tylko powiedzieć, że jej kuzyn Mathieu w 2019 w Belgii był trzecim asem Belgii Schnellheit Junge Dive o numerze 004 końcówka, także to też jest praktycznie ta linia gołębi. Mogę też powiedzieć, że w tym roku też wnuczka De Foruyt, czyli to tak samo jak ta, bo ta też jest wnuczką De Foruyt, jest piątym asem Belgii w sprincie gołębi młodych, także uważam, że jest to wybitna linia gołębi z wybitnym pochodzeniem, a tym bardziej chciałbym powiedzieć, że z tego samczyka miałem trzy samiczki, z tego ja mam syna De Foruyt i trzy jego córki były liczone do kategorii A. Między innymi ta ma 8,69 w kategorii A,
Tutaj chciałbym pokazać następną. Tu chciałbym pokazać drugą córkę mojego samczyka z 005, czyli tego syna de Foruit. Ta samiczka ma już pierwszy, 10 i 15 konkurs na oddział. Jest to też samiczka roczna. Także jest to następna jego córka. Tu jest następna jego córka, czyli już trzecia. 95-47, też liczona do kategorii A. Chciałbym tylko nadmienić, że po selekcji, jak zostawiłem tutaj z tych 17 samic, co mi tam zostało po lotach, zostało ich 12, to drużyna 10 samic z dwóch lotów do kategorii A miała koeficjent między 5 a 10, nie? Z tej drużyny tylko 12 gołębi. No też wiadomo, jaki był sezon i z jakich przyczyn to było spowodowane, dlatego ten mój wynik też nie jest, że tak powiem, w pełni tak, jakbym sobie życzył, bo u nas nie odbyło się siebie, tak jak powinno być 7 lotów do kategorii A, u nas tego nie było. Także ten mój wynik też nie jest tak jakby z tych 7 lotów, nie? Także mógłby być lepszy, no brakło trochę szczęścia, bo dwa loty były super, no te resztę pozostałe były takie przy dużych prędkościach, drugi szczególnie 200 prędkość, no to ciężko coś ugrać przy takich prędkościach. W takich przewianych lotach. Tak, i w tym roku dołożyłem następne dwie córki tego samczyka, także z tego jednego samca na drugi rok w tej drużynie będzie 5 córek, także myślę, że mądrze można coś tymi gołębiami ugrać. Nie na wariata, tylko mądrze. I myślę, że coś. Chciałbym tu jeszcze jedną samiczkę pokazać. Jest to 89, moja samiczka. Jest to z gołębi Rogera i Helena. Jest to wnuczka jego najlepszej pary rozpłodowej, gdzie ja mam 4 dzieci tej pary swojej u siebie na gołębniku. Ta samiczka z dwóch lotów do kategorii A ma koeficjent 5. Nie? A ogólnie jakby wziął jeszcze, bo to jest roczny gołąb, loty gołębi młodych to ma już 3, 6, 16. Praktycznie wszystkie konkursy, jakie zrobiła do tej pory, wszystkie są w pierwszej setce. Podziała, czyli bardzo szybko. Tak. No myślę, że jako dwuletnia samica doda coś od siebie, a tym bardziej, że tak jak mówię, tu miałem jedną, a w tym roku znowu dołożyłem dwie następne, czyli z tej linii już będzie 3 sztuki. Także no tak to wygląda, no mówię, są tu dwie rodziny gołębi, o Tapstra ma pierwszy konkurs na oddział, tak samo jest to wnuczka 166, też podstawowej samicy u Rogera Helena. Myślę, że już raczej z tej samicy gołębie są niedostępne, bo jest to, jej babka jest 09 roku. Jeszcze tutaj, o, ta samiczka też ma 4-6 konkurs na oddział już. Też jest to roczny gołąb. No także no tutaj, no mówię, tą co pierwszą... Potencjał jest bardzo duży tutaj, tak? No myślę, że tak, no mówię, potrzebuje tak 2-3 lata, żeby... A przynajmniej powiedz, bo tak, bo miałeś niewielką ilość tych gołębi młodych, jeszcze mówisz, zrobiłeś selekcję, tam parę sztuk odpadło. Co ty bierzesz pod uwagę, jak robisz taką selekcję właśnie, jak do drużyny, te gołębie, które trafiają, co one muszą spełniać, jakie kryteria muszą spełniać, żeby trafiły do drużyny? Znaczy, no u mnie to już tak praktycznie patrzę na sobie... Bardziej patrzysz na linię, nie patrzysz tak, na konkursy, tak. Czy też patrzysz na... Znaczy, no patrzę na konkursy, wiadomo, że to jest taki jakby priorytet, żeby pod tym kątem tą selekcję przeprowadzać. Ale miałeś coś takiego, że na przykład samica nie leciała ci w ogóle na młode, a później... Super... No tak, no jest prosty przykład. Mogę tylko powiedzieć właśnie, że z de Foruit to jest tak, że ta 624, co jest czwarta w okręgu w kategorii A, jako młoda miała jeden konkurs, a jako roczna od rocznej zaczęła wyśmienicie lecieć, nie? Dlatego no ja znam tego gołębie. Nie skreślasz takiego? Nie, w ogóle jak
Nie skreślałbym gołębi z tych, które na młode lecą równo, a przykładowo robią jakiś tam, i jak zna się te gołębie i lecą one równo, ja bym tych gołębi nie skreślał. Mm-hmm. Nie skreślałbym ich naprawdę, bo no, można się przejechać na tym, nie? Niesamowicie. No, no ja mam tutaj żywy dowód, nie? Że no mówię, ta samica na młode miała jeden konkurs. Nie? No a od rocznej, no, no, no uważam, że fakt, że no, nie można powiedzieć, że ona jest jakimś wybitnym lotnikiem, no ale jak na mój gołębnik i to uważam, że no, no sprawia mi jakąś tam przyjemność, no i też pod tym kątem patrzę. Ja ją też nie piłuję po 14 lotów, no bo mi na tym nie zależy, no ja mówię, ja wolę takie lotniki, które mają po 5 z haczykiem w kategorii A, B, C, jak lotnika, który ma 14, a każdy konkurs to jest 300, no to ja takich gołębi nie chcę. Nie? Mi takie gołębie są niepotrzebne. Nie? Ktoś jak leci na listę oddziałową, to jak najbardziej, bo wiadomo, że taki gołąb mu punktuje do serii z każdego lotu, ale ja nie patrzę na serię, ja patrzę, żeby te gołębie punktowały, jeżeli chodzi o kategorię. Każdy musi znaleźć swój jakby sposób na... No na sukces, tak? Dokładnie. W kategoriach leci, ktoś chce na fajnie, czy nie? Ma też 19, ta roczna samiczka też ma 19 w kategorii A, ta tutaj. No jest tu kilka naprawdę takich, no nie ma ich dużo, ale mówię, no można z nimi lepiej popracować i... One teraz w tym gołębniku przebywają, bo tutaj możecie zobaczyć, tu jest ten gołębnik i tutaj jest taka wolierka. A, już trochę się ciemno zrobiło, dosyć późno do przodu przyjechaliśmy. No tam jest miejsce na kąpanie, no wiadomo, tutaj, ja tak, tam jestem, no lubię bardzo przed lotem kąpać te samiczki, zawsze je przed lotem kąpię. Ale docelowo w sezonie one będą w całkiem innym gołębniku. Tak. Ale jest w fazie przeróbek, ten gołębnik nie będziemy go pokazywać, no, on teraz tam tylko... bałagan także. O, teraz tak. O, tu jest właśnie, o, następna samiczka właśnie, to jest... Siostra tej nakrapianej, co przed chwilą pokazywałem, 50-44, też pod, no ja uważam, że no, są to nieduże samiczki, no ale kapitalne. No i są to wnuki najlepszej pary, którą posiada, ja uważam, a znam te gołębie bardzo dobrze i uważam, że jest to obecnie najlepsza para na gołębniku Rogera i Helena. Nie? Także no fajnie, bo no mówię, mam z tej pary już czwórkę dzieci i widzę, co u mnie zaczyna się tam pokazywać. Też wiem, że jedno dziecko ma mój kolega Adam Piłowarczyk, który może poświadczyć. On ma 505, ja mam 504. To były gnieździaki z tej pary i u niego też z tego samczyka, z tego 505, czyli syna najlepszej pary tej rozpłodowej, też te gołębie w tym roku na młode bardzo fajnie siadały. Nie wiem, czy nawet wnuk tej pary nie ma tam w Myszkowie pierwszego konkursu na oddział, ale to tam nie chcę mówić, musiałbym się spytać Adama, także, ale wiem, że naprawdę czołowo siadał, nie? No także, no pokrótce, no, no nie ma tych gołębi, no mówię, 20 one mają być dla mnie. One mają być dla mnie. Lubię, no mówię, ja nie mam nigdzie rusztu. Tu jest sprzątane, ja lubię sprzątać. Dopóki będę miał siły i zdrowie, będę to robił. No mówię, no lubię je dotykać, macać, przebywać z nimi. One są one, tak bardzo łaskawe, nie są one takie... One mają mi sprawiać przyjemność, a nie tam... Także no będziemy pracować z nimi, no szkoda, bo mówię, ja lecę troszeczkę na sucho, że tak powiem, i też no, z tych samic nie chowam tak jakby młodych przed lotami, z tego względu, że chcę jakby w ten sezon troszeczkę lepiej wejść, tak od pierwszego lotu i nigdy tego nie robię. Dlatego no trochę szkoda tych gołębi, bo potomstwo z tych gołębi równie dobrze w przyszłości mogłoby fajnie lecieć, nie? A nie mam też ani żadnych mamek, ani nic, bo tylko tyle co w rozpłodzie, też za bardzo nie ma gdzie tych jajek podłożyć, to mam tutaj kolegę z oddziału, któremu dla Marka, znasz Marka, także dla Marka zawsze te jajka odstępuje i on mi, że tak powiem, testuje te gołębie tam później sobie u siebie, nie? No pójdziemy, także... jeszcze, pójdziemy Przemek jeszcze zobaczyć tam te gołąbki. No chciałbym pokazać ojca tych gołąbków, tych moich najlepszych samic, nie? Dobra, idziemy na rozpłodowy.
No, jesteśmy tutaj w łemniku rozpłodowym, gdzie teraz przebywają te samce. Szykują się do lęgów, tak? Tak. O, malutku. No ja tam preferuję zimowe parowania, dlatego no gołębie będą parowane na początku grudnia. O, tam jest po drugiej stronie gołębi. Część tych ważniejszych gołębi pójdzie. Mam jeszcze 12 boksów zrobionych, to już tam wcześniej kiedyś jak byłeś, było widać. Tak, pokazywaliśmy tam te boksy. Chciałbym tu pokazać kilka takich gołąbków. O, tu jest właśnie ten syndefuluid. Jest to czysty gołąb od Hemlimentena. No tak jak wspomniałem, jego ojciec był trzecim asem Belgii w sprincie w 2014 roku i gołębiem olimpijskim w 2015 roku. Te wszystkie córki jego, które mam obecnie na gołębniku lotowym, to każda jest z inną samicą. Także tu obojętnie co mu się włoży, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale wszystko coś tam leci. Nie? No, ja uważam, że no, pochodzenie tego, a tym bardziej, że ten gołąb jest takiego parowania Deforuid razy Shakira. Jeżeli ktoś, a wiem, że teraz jest takie małe boom na te gołębie, to niech ktoś zaczerpnie języka, co to jest za gołąb Shakira. Shakira, można powiedzieć, jest babką również tego Mathieu, co był trzecim asem w zeszłym roku w sprincie, jest jego babką, a ta Shakira jest jego matką. Czyli tu jest takie łączenie Deforuid razy Shakira. No, także to jest jedna z moich takich perełek na gołębniku. Teraz chciałbym pokazać. O, uważam, że to jest na. To jest czysty Roger Enchelen, właśnie syn. Proszę zobaczyć, jaki to jest piękny gołąb. Jaki on ma oko. To jest no, przepiękny ptak. I tam, co pokazywałem, jego córka z dwóch lotów, no mówię, ma koeficjent 5. No brakło trochę, bo ten jeden zrobiła za 32 i wyszło jej 37. No ale tak się zdarza. No ale wiążę z nim nadzieje takie, że tak jak wspomniałem, no ten gołąb ma wybitne pochodzenie, bo jego półsiostra Nadine 6 razy pierwszy konkurs, jego matka 4 razy pierwszy konkurs, jego ojciec 2 razy pierwszy konkurs, jego brat 2 razy pierwszy konkurs, a jest ich u mnie w tej chwili 4, nie? Także no, będę je krzyżował na te gołębie od Hemlimentena i myślę, że no, trochę radości z biegiem czasu dostanę w zamian od tych ptaków. Także no, jest to kapitalny gołąb. Jeszcze jednego chciałbym pokazać. Tu jest syn Fetela. No, z Fetela jest o tyle, że on mi daje, w zeszłym roku dał mi 2 samice, między innymi jego córka była najlepsza w okręgu, ale ja je wycofałem do rozpłodu, bo ja z niego to, co mi super się pokazuje, od razu wycofuję. No mówię, dla mnie to jest też perełka i, no, i są to gołębie naprawdę bardzo wartościowe, nie? No, jego córka to jest też, no mówię, to wszystko są młode gołębie, bo to są gołębie z 18 roku, nie? To są wszystko młode, no właśnie to jest syn 166. Ta 166 to jest córka Blaue Mustanga. Blaue Mustang był olimpijczykiem w kategorii A, czyli to jest jego wnuk. No jego córka u mnie też już pierwsza na oddział, także no też to jest taka przyszłość, nie? No nie są to może jakieś duże samczyki, ale są no, kapitalnie złożone. O, także no, przepiękne gołębie. Wizualnie, a szczególnie oczy. Jeżeli ktoś lubuje się w oczach, no to te gołębie mają to do siebie, że mają bardzo ładne oczy. Nie?
jeszcze tutaj jest taki gołąb, tutaj ten 395, no to u mojego kolegi, u Zbyszka Rodaka w Szczecinie, jego syn jest najlepszym lotnikiem oddziału, nie? W tym roku w lotach gołębi młodych, nie? No, także tu, no mówię, tu jest... Te gołębie nie tylko u Ciebie się pokazują, ale no, tam, tu jest też, gdy trafią, to też... Tak, tak, bo tu jest następny menten, też linia Deforuit, no bo ja mówię, z tej linii mam już wszystko, co biorę teraz od mentena, to praktycznie jest ta linia gołębi, bo no, one u mnie no, robią kapitalną robotę i widzę, że przez te gołębie no ta moja hodowla idzie naprawdę sukcesywnie do góry. A o to chyba w tym wszystkim chodzi. Jest to syn Bału, czyli też wnuk Deforuit. Przepiękny gołąb. No też już jego córka już też jest na lotowym gołębniku. No syna odsprzedałem dla kolegi, także jego syna już nie ma. Został odsprzedany dla kolegi. No, także tutaj praktycznie są tylko gołębie Roger Enkelen, Henry Menten, jest jeden Leo Hermans. O tutaj jest to też syn olimpijki. Jego matka była na olimpiadzie w kategorii B w Budapeszcie w 2015 roku. Ojcem tego gołębia jest syn Dejana, także ze strony ojca on jest wnukiem Dejana. Co tu jeszcze? A no tu jest o ten gołąb, tutaj jest od Mariusza Ankusa, jego lotnik, jest to gołąb z jego najlepszej linii. Też wziąłem go do krzyżówki z tego względu, że no tak jak wspomniałeś, że ja chcę się specjalizować w kategorii A i B, nie? Dlatego no takich gołębi szukam, no i pod tym kątem będę je selekcjonował, także no tak, tyle pokrótce, no nie ma tych gołębi, Bóg wie ile, no to tam nie. Jeszcze dwa powodierze latają, bo tu są te przesuwane drzwi, no i tu jest wszystko, tam są samiczki, ale tam one siedzą na wolierze. Następnym razem przyjedziemy. Następnym razem, nie, także no tak to wygląda. No, nie ma tutaj za dużo tych gołębi, ale tak jak wspomniałem, no tu są dwie linie gołębi plus tam pojedyncze sztuki, żeby to z tym krzyżować. No mogę tylko powiedzieć jeszcze, że trzy gołębie wzmocnią moją hodowlę. To tam nie będę mówił nazwiska, tylko powiem, że będą to takie gołębie jak Nafi, jeżeli ktoś interesuje się sprintem, a jest w Polsce wielu takich, co naprawdę orientują się w temacie, no to Nafi była najlepszym gołębiem Belgii w 2018 roku, KBDB, Junge Dive, była gołębiem olimpijskim w Poznaniu. W tym roku Bula i Nina, bo już są oficjalnie wystawione wyniki do olimpiady w Belgii i Bula jest pierwszym gołębiem w kategorii A w Belgii, który będzie reprezentował ich na olimpiadę, a Nina będzie trzecim gołębiem, która będzie na olimpiadę. I proszę sobie wyobrazić, że to wszystko to jest rodzeństwo, nie? Czyli pierwszy gołąb, który będzie reprezentował, on ma tam 31 koeficjent, pierwszy gołąb w Belgii, ale jak na Belgię to jest bardzo dobry wynik, nie? No mówię, takie kosmiczne wyniki to my tu w Polsce robimy. No u nich takich wyników nie ma, żeby gołąb tam w kategorii A miał 10 czy 15, nie? U nich 30 w kategorii A to już jest super wynik, nie? No i ten Bula i Nina, no i z tych gołębi do krzyżówki, właśnie do mentenów przyjadą tutaj do Świebodzina gołębie, także no zobaczymy, będziemy szukać, a jak szukać prosimy to... Się, to prosimy się Przemek i pooglądamy te... Zapraszam, nie ma problemu. No, no i to tyle, no co tutaj okay. Więcej dodać. No. Dobrze, to co tam? To tyle, tak jak tutaj Przemek nas zaprosił, przyjedziemy jeszcze pooglądać tego. A no i też jeszcze będąc teraz w Belgii dwa tygodnie temu, właśnie byłem po jednego gołębia, no to też tutaj Sławek też jest między innymi też po to, bo miałem w zeszłym roku parę gołębi od Iwo wystawionych i też było kilka telefonów
i będąc w Belgii, to przy okazji przywiozłem kilka tych gołębi, rocznik z tego roku, młode, z czystą kartą, także będą te gołębie wystawione na aukcji u Sławka na Super Gołębiu, będzie ich tam, no jest ich tam trochę, ale tak jak mówię, ja sobie nic nie zostawiam, nic nie było wybierane, cała młodzież idzie po prostu na aukcję do Sławka, także a myślę, że jakąś renomę w Polsce już te gołębie mają, bo na wielu gołębnikach no pokazały już się, także ja je po prostu odstąpię tylko po cenie takiej, jak ja je zakupiłem, nie? Okay. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. Serdecznie zapraszam na naszą aukcję na portal supergołąb.pl. Pozdrawiamy. Tobie życzymy sukcesu na 2021, żeby te loty się odbyły chociaż. Myślę, że się odbędą. Nie dziękuję, ale postaramy się. Będziemy walczyć, tak? Przemek? Znaczy, no w swojej specjalizacji. No ja tam się nie nastawiam na jakieś tam wielkie granie, ale no coś tam będę starał się ugrać, nie? No w tym, co się czuję najlepiej, no i tyle. No. Okej, okay. Pozdrawiamy, dobry lot. Również, dziękuję.